Cmentarz wojenny numer 11 autorstwa Duszana Jurkowicza zlokalizowany jest w miejscowości Wola Cieklińska w gminie Dębowiec, powiat Jasło u podnóża góry Jaszcz. Od drogi głównej doprowadza droga gruntowa. Nekropolia założona jest na planie dwóch zachodzących na siebie okręgów o różnej średnicy. Otoczona jest kamiennym murem z uskokami. Wejście na teren cmentarza znajduje się w dolnej części mniejszego okręgu i prowadzi po czterech kamiennych stopniach. Bramą wejściową tworzy kamienny łuk wsparty na pylonach, na których widnieje wykuta inskrypcja. Inskrypcja w języku niemieckim głosi: wyruszyliśmy na bój, a znaleźliśmy pokój. Na teren większego okręgu prowadzą trzy kamienne stopnie, po bokach których wznoszą się dwa pylony z ciosów piaskowca, uskokowo zwężające się ku górze, a na nich po cztery gładkie kolumienki podtrzymujące zdobiony motyw roślinny. Na wprost wejścia, po środku większego pola grobowego, wznosi się mauzoleum, rotunda, do wnętrza której prowadzi prostokątny otwór w tylnej części budowli. Mauzoleum jest miejscem spoczynku dwóch oficerów armii niemieckiej, żołnierza armii austriackiej oraz żołnierza armii rosyjskiej. Na frontowej ścianie rotundy znajduje się płyta z piaskowca, przykryta kamiennym daszkiem ozdobionym motywem stylizowanego liścia akantu. Na płycie, w jej górnej części, widnieją nazwiska dwóch poległych żołnierzy, a poniżej znajduje się inskrypcja. Oto wspaniały los wojownika pozbywającego się własnego ja, całkowicie oddając się ogółowi, w śmierci upatrywać najszczytniejszą nagrodę. Giły poległych żołnierzy ułożone są półkoliście wokół rotundy i pod kamiennym murem. Na mogiłach ustawione są żeliwne krzyże jednoramienne, na grobach żołnierzy armii austro-węgierskiej i niemieckiej dwuramienne na grobach żołnierzy armii rosyjskiej. Na skrzyżowaniach ramion umieszczone są okrągłe lub owalne tabliczki memoratywne otoczone okrągłym palmetowym obramowaniem. Z
zbiorowe oznaczone są betonowymi stelami z prostokątnymi tablicami, na których umieszczono imiona, nazwiska, daty śmierci i nazwiska jednostek wojskowych poległych żołnierzy. W tej mogile zbiorowej spoczywają żołnierze 79. Pułku Pruskiego. Zaś w tej mogile spoczywają żołnierze 3. Bawarskiego Pułku Piechoty, którzy polegli 4 maja 1915 roku. Cześć ich pamięci. Cmentarz zachował się stosunkowo w dobrym stanie, jednak przez lata 80. 90. był zaniedbany. W 99. roku staraniem gminy i przy udziale środków Niemieckiego Ludowego Związku Opieki nad Grobami Wojennymi w Kassel przeprowadzono kompletny remont tego obiektu, przywracając mu dawną świetność. W latach następnych uzupełniono brakujące elementy, wyposażono tablice nagrobne i żeliwne, płyty z betonowych stel. Cmentarz w 1993 roku z urzędu został wpisany do rejestru zabytków.